Yuri, znalazłem plac budowy Fiska. Czuję, że te pracowite pszczółki coś knują. Spróbuj narobić hałasu. Jak ktoś zgłosi zakłócanie porządku, będę mogła działać. Narobić hałasu? To moja specjalność. W więzieniu Fisk ma strasznie lojalnych ludzi. Ja go to zrobię. Nie masz z nami szans, kolego. Zatkam ci dziób. Na zawsze. O nie! Mów do ciebie! Mówiłem już, że to impreza składkowa? Robimy zrzutę! Serio, zbieram na czynsz! Uwaga! Jest w powietrzu! Spidermanie, sprawdziłam akta. Ta okolica przeżywa inwazję fałszywych banknotów. Fałszerstwo? Sztuka na wymarcie. Dopilnuję, żeby całkiem wyginęła. Dzisiaj! Zwykły fart! Pomagnie go w końcu! Fatalne fryzury, za dużo perfum? Tak, to zbiry Fiska. Kopnę mu tyłek, nim załatwi nas wszystkich. Kolejni? Chłopaki! Mili kazał wziąć wolne, słowo harcerza. Co to kurde był? Trzymać go na ziemi!
martwego. Ludźkowi wszystko jest! Zajmijcie to ze mnie! Czekacie, ciężki dzień! Uwaga! Jest w powietrzu! Melduję, że zaprowadziłem tu spokój. Świetnie. Wyeliminowałeś kolejne potencjalne źródło wypłat dla prawników Fiska. Wydaje się, że doktor dzwoni. Peter, miałem objawienie. Klucz leży w umyśle. Spójrz na mnie. Umysł o nieograniczonym potencjale, uwięziony w starym, zmęczonym ciele. Pomyśl, ile mógłbym osiągnąć, gdybym się z niego uwolnił. Tworząc interfejs neuronowy, powinniśmy odważnie szukać czegoś więcej niż możliwości kopiowania naszych marnych ciał. Wejść w głąb umysłu. Nie widziałem jeszcze u doktora takiej ekscytacji. Oby nie była za wielka. A tak! Niewidomy dał mi wizytówkę na wypadek, gdyby Spider-Man potrzebował prawnika. Ale zaraz. Jeśli nie widzi, to skąd wiedział, że jestem Spider-Manem? MJ, jestem w drugiej lokacji. Dasz wiarę, że te demony cały czas łażą w maskach, nawet kiedy nikt nie patrzy? Ciekawe, jak się rozpoznają na zebraniach. Spróbuję rozgryźć ich plany, a ty pokrzyżuj im szyki, co? Słyszę, bicia! Nie,
他们没有的忠诚，主人可是把自己的一部分力量托付给我们了。有道理，他对平民课没有这样。他们是炮灰，四散步恐惧与混乱的工具，我们才是。有人倒地，谁在偷袭我们？ 一定是影子，拉下警惕，继续卡在这儿，不好，继续卡在这儿。他不可能一直躲下去。有人在那儿吗？好像有人进这。 Nowy gracz musi dotknąć poprzednika i pobiec do swojego rogu, nie? Przyznajcie się! Złośliwie czailiście się pod drzwiami, żeby wyjść, jak już będę pewny, że wygrałem! Peter, zdaje się, że Lee przejął legalny warsztat samochodowy. To wyjaśnia, skąd demony biorą pojazdy. Ciężarówki, karetki... Właśnie. Jeśli go zamkniesz, trudniej będzie im dyskretnie poruszać się po mieście. Ciekawe, co wam napisali, że tak szybko się to ustawiliście. Zanim zaczniemy, chcę sprawdzić, ile osób może tu naraz przybywać.
MJ, chyba dokonałem w tym warsztacie przeciwieństwa naprawy. Nie martw się, ściągnę tam gliny. Już oni to sprzątną. Dotrzeć? Tam jest pełno strażników! Jak chcesz do niego dotrzeć? Bardzo dyskretnie. Muszę lecieć, partnerze. Standish gdzieś tu jest. Muszę jakoś ominąć strażników. Pora sprawdzić, czy przynęty od Pita działają. Ten otwór w ogrodzeniu wygląda obiecująco. Muszę odwrócić uwagę straży. Z drogi, chłop. Co? Muszę iść. Już. Zostań tu. Sprawdzę, jak tam nasz gość. Jasne? Gość. To pewnie Standish. Musi gdzieś tu być. Co to? Demony zabijają wszystkich związanych z oddechem diabła. Standish jest w niebezpieczeństwie. Mam to. W drogę. Standish. Wiedziałam. Muszę się dostać do namiotu. Standish jest bezpieczny. Zablokujcie łączność. Nie chcę żadnych przecieków o Michaelsie ani o oddechu diabła. Tak jest. Denerwuję się. Szlak! Generator padł. Nie zajmie go to na długo. Ten wóz miał być na przedmieściach godzinę temu. Przyjąłem, ruszamy. Wóz zaraz będzie ruszał. Mogę się... Czekaj! Odpalcie ten wóz miał być na przedmieściach godzinę temu. Przyjąłem, ruszamy. Szybciutko. Nadal szukamy. Udało się. Brawo i Charlie są już gotowi do przeniesienia doktora Me... Co to było? Mam jakieś umamy. Chyba coś
ważnego. Kryjówki. Jeśli doktor Michaels jest w jednej z nich, Standish może wiedzieć w której. Namiot Standisha. Nie wierzę, że Michaels tak sobie nosi oddech diabła. Odpór niestety nie uchodzi. Znowu! Co jest z tymi lampami? Ruszaj! Było blisko. Dawaj, dawaj. Charles Standish? Szlak! Charles! Gdzie jest doktor Morgan Michaels? Lee cię przysłał. Prawda? Nie. Jeśli chce mnie zabić, powiedz mu, żeby zrobił to sam. Nie pracuję ani dla demonów, ani dla Sable. Jestem reporterką. I tak jak ty... Chcę powstrzymać Lee. Watson, słyszałem o tobie. Sable nie chce mnie słuchać. Trzyma Michaelsa w Bowery. Jutro w południe mają go przenieść do nowej kryjówki. W ogóle jej nie obchodzi Grand Central. Grand Central? Kiedy byłem uwięziony przez demony, słyszałem, jak mówiły, że chcą... A co takiego, Charles? Czego demony szukają na Grand Central? Co to... Charles! Co u licha? Nie był agent Sable. Zdecydowanie nie był. Sorry, Charlie. Okej, pora czekaj! Spadać. On coś wie o... Chyba zabujałem się odrobinę za daleko. MJ jest na mnie zła. Nie, dałem ciała, ja chciałem rozładować napięcie. Rozładować napięcie? Właśnie dlatego się rozstaliśmy, wiesz? Myślałem, że rozstaliśmy się, żebyś mogła się skupić na karierze. Rozstaliśmy się, bo traktowałeś mnie jak dziecko. MJ, nie rób tego, nie rób tamtego. To zbyt niebezpieczne, MJ. Może i nie mam pajęczych mocy, ale nie jestem ze szkła. Wkradłaś się do środka bazy pełnej... Wiesz co, możemy zejść teraz z tego tematu, proszę. Dowiedziałaś się czegoś o doktorze Michaelsie? Dobrze. Michaels jest gdzieś w Bowery. Agenci Sable przenoszą go jutro w południe. Cudownie. Coś jeszcze? Na moment przed moim wejściem Smoka wspomniał coś o Grand Central. On... nie... Nieważne. Peter, muszę zbadać. Mam deadline. Peter. Po tym wiem, że wciąż się gniewa. Peter. Spider-Manie! Musisz mi pomóc. Mój współlokator nigdy nie wrócił z imprezy halloweenowej. Dobra, jak się nazywa? Gdzie go widziano?
Ma na imię Carlos. Sprawdziłem media społecznościowe programem rozpoznającym twarze. Wyślę ci, co znalazłem. Sprytnie. Jak ci na imię? Phil Junk. Dobrze, Phil. Znajdę Carlosa. Gdybyś coś wiedział o innych zaginionych, daj mi znać. Dobra. Chyba muszę znaleźć miejsce widoczne na zdjęciu. Widzę statuę wolności, więc musi to być daleko na południe. Nie w pobliżu uniwerku. Pewnie w dzielnicy finansowej. Filip! Lecę do miejsca, gdzie zrobiono zdjęcie. Jest aktualne? Przed pół godziny. Niezła heurystyka. To rozpoznawanie twarzy to twoje dzieło? Tak. Robię z tego inżynierkę. Może pomoże mi znaleźć pracę. Jeśli to zadziała, masz ode mnie referencję. To będzie na południe od uczelni. Pewnie w dzielnicy finansowej. Wygląda jak tamto miejsce. Ci studenci zachowują się jak tamci na imprezie. Lee musiał ich skazić. Ogień się rozprzestrzenia. Trzeba to zakończyć. Już ostatni. Co się stało? Wszystko było dobrze i nagle tak się wściekłem. Totalnie mi odbiło. Już po wszystkim, ale odstawiłbym na razie internet. O, przepraszam. Autobus się zepsuł, a nie było taksówek. Będę najszybciej jak się da. Jako superbohater nie mam zbyt wiele czasu na higienę, ale robię co mogę.
to mama Milesa. Halo? Panie Parker, mówi Rio Morales. Chciałam podziękować za załatwienie Milesowi pracy w domu Fist. Nie ma za co. I proszę mi mówić Peter. Pan Parker to pewnie byłby ktoś bardziej poukładany niż ja. Muszę powiedzieć, że miał wątpliwości. W końcu dałam mu wybór. Praca albo terapia. Potrzebuję tego, ale nie chcę się czuć jak ofiara. Nie lubię litości. Jeszcze raz dziękuję. To o wiele dla nas znaczy. Hej, przepraszam. Dzień dobry, albo wieczór. Nieważne. Sprawdź neurosensory, dobrze? Czas reakcji musi być krótszy. Tak jest. Spróbuj zejść poniżej 3 milisekund. Dobra, zoptymalizujmy przekaźnik mocy. Nieźle. Okej, to co teraz? W obwodzie neurosensorycznym jest impedancja. Skończyłem. Stosunek sygnału do szumu daleki od norm. Nowy procesor sygnałowy załatwi sprawę.
Udało się, doktorze. 2,8 milisekundy. Dobra robota, Peter. Chyba mamy sukces. I to spektakularny! Pomóc panu? Tak. Doktorze, co się dzieje? Tak bardzo to widać? Lekarze nazywają to chorobą neurodegeneracyjną. Najpewniej wywołał ją kontakt z toksynami za mojej beztroskiej młodości. Przykro mi, mogę jakoś pomóc? Już pomagasz. Najgorsze, że choroba dotyka tylko mięśni. Mózg w dalszym ciągu pracuje, ale nie ma na nic wpływu. Nikt inny o tym nie wie. Niech tak zostanie. Oczywiście. Gdybyś chciał poszukać pracy z większą przyszłością... Nie, ja przyszedłem tu ze względu na to, co pan ma tutaj. A temu nic nie grozi. Zostaję. A, Peter, zanim zapomnę. Czytałem fascynujący artykuł o możliwej przyszłości interfejsu neuronowego. Zaraz spojrzę. Dziękuję. Co to jest, doktorze? Nie widziałem takiego materiału. Uwierzyłbyś, że służy spawaniu? Zapewnia niezwykłą izolację magnetyczną i ogranicza zanieczyszczenie krzyżowe interfejsu i ramion.